Dzisiaj plan jest bardzo prosty, wykonanie misji Montiego i zostanie przy tym najbogatszym uczniem w tej szkole, więc rozpoczynamy kolejny dzień, zobaczymy jak to będzie wyglądało i powiem wam, że jest to jedna z najtrudniejszych misji, jakie tutaj mamy. Zobaczcie, mam w ogóle przy sobie 10 dolarów, bo to jest po prostu wymagane, żeby mieć aż tyle. Oczywiście połowę stracimy na samym początku, bo to już wiecie o co tutaj chodzi, wiecie na czym to polega, wiecie jak wyglądają tutaj misje, więc co, zostawcie lajka pod tym filmem, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja idę porozmawiać z Montim, ponieważ musimy się go właśnie zapytać, czy mógłby nam zrobić klucz, ponieważ mamy już jakby wzór klucza, albo bardziej odcisk klucza, ale potrzebujemy zrobić ten kluczyk, więc chcesz użyć tego jakby tego schematu? Nie ma problemu, będzie ci to kosztowało 20 dolarów i zrobię to pod koniec dnia, możesz mi wtedy zapłacić. No właśnie, to jest naprawdę dużo kaski. Jestem pewien, że jest dużo sposobów na pozyskanie tutaj pieniędzy. Jestem cały czas otwarty na sprzedanie jakichś rzeczy do ciebie, albo ty będziesz mógł po prostu mi sprzedać jakieś rzadkie rzeczy, których normalnie tutaj nie ma. Więc musimy w takim razie sprzedać mu... Czekajcie, nie, muszę najpierw kupić jojo. O właśnie, tutaj jest jojo, screwdriver, voice recorder. Nie, 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 potrzebujemy jojo. To jest naprawdę bardzo dziwne to, co tutaj jest. Jerome, tak, oczywiście, że Jerome lubi to i musimy mu sprzedać, o właśnie, lunch pass, za którego dostaniemy aż 3 dolary, więc już mamy 7 dolarów, już jesteśmy powiedzmy na małym plusie. Zastanawiam się, czy coś muszę tutaj zrobić, chyba muszę jeszcze pozyskać pigułki od dyrektora, czyli porozmawiajmy po prostu z Nuggetem, co się stało z Billym. Tak, oczywiście musimy go troszeczkę przycisnąć i wtedy zostaniemy wysłani do dyrektora i okej, i wtedy te pigułki też sprzedamy. No właśnie, tutaj to jest tak pokręcone, że na pierwszy rzut oka kompletnie nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo za co się zabrać, ale no, ja jestem tutaj po to, żeby wam troszeczkę to ułatwić, trochę to wszystko wyjaśnić. Okej, jesteśmy oczywiście wysłani do dyrektora, tak, tak. I musimy powiedzieć, że po prostu... O! Okej, tam było, że jakaś misja niewykonana. Who I guess have? Tak, jestem oczywiście smutny odnośnie niego, także dał mi pigułki, bardzo dobrze, bo będziemy mi mogli je obchnąć. I tutaj będzie mała zmiana i tego dialogu jeszcze nie wiem, ponieważ podchodzi do nas nauczycielka i ona wiadomo, co on nas chce i chce jedną z tych pigułek. Czy coś ci dał? Nie, nie dał mi. Czekajcie, czy ja mam powiedzieć jej, że mi dał, bo ja jej muszę sprzedać tą pigułkę. Do tego zmierzam. Okej, dobra, nie chcemy. O, co za smutek. A nie, widzicie, czyli to źle zrobiłem po prostu. Musiałem jej powiedzieć, że mam pigułki i powiedzieć jej następnie, że jej nie dam tej pigułki. No, i teraz jej odpowiadamy, że sorry, ale te pigułki są moje, więc nie dam ci żadnej. Dam ci dolara. No i o to chodziło. Dolar. 8 dolarów już zarobione. To teraz idziemy z powrotem do Montiego, żeby sprzedać mu te pigułki. Właśnie. Powinniśmy dostać od niego naprawdę dobrą kwotę. 4 dolary mamy, więc jest spoko. No, brakuje nam jeszcze 8 do wykonania tej misji. Nie potrzebujemy nic więcej. I teraz ja muszę chyba porozmawiać z Jeromem. On mi da tą przepustkę swoją. Tak, tak, to jojo, to już będziemy jego kumplem i chcę, żebyśmy odzyskali dla niego ten laser, którego oczywiście nie zrobimy teraz. Oczywiście, że mogę to zrobić, jest gdzieś w boksie i my teraz wychodzimy i uwaga, to nie pójdziemy do tego miejsca, którego normalnie chodziliśmy, pójdziemy do łazienki. Okej, mamy przepustkę, tak, tak, super. I teraz idziemy tutaj. I to jest najtrudniejszy dialog, bym powiedział, ponieważ musimy porozmawiać teraz z woźniem w ten sposób, że mamy się dopytać o to, co jest w tych workach dziwnych. Zastanawiam się, ciekawe, co jest w tych workach. A jednocześnie nie możemy umrzeć, więc chwilę, ja muszę się teraz skupić. Co jest w tych workach? Okej, jakich workach? Nie widzę żadnych worków. No w sumie w tych workach, które są tutaj. O, chodzi ci o te worki. Nic, czym musiałbyś się przejmować. I możemy powiedzieć, że no te worki krwawią. O, rzeczywiście krwawią. Czy po prostu mam ci przypieprzyć tym moim mopem, żebyś się ode mnie odwalił? Więc how did that judgment get passed down? Dobra, musimy się go coś tam zapytać. O, to jest bardzo długa historia, ale kończy się coś tam z tym mopem. Dobra, i teraz musimy... Kurde, ja już tego nie pamiętam.
Nie, musimy dalej drążyć. O właśnie, to jest opowieść na inną historię, czyli w skrócie, no, on nas zbywa, żebyśmy, wiecie, nie zadawali głupich pytań i jednocześnie chyba nie chce nas po prostu załatwić teraz. Morbid, a jestem bardzo ciekawy tej historii, w jaki sposób po prostu, co jest w tych workach i tak dalej. No dobra. Też jestem bardzo ciekawy, ale będzie tutaj bałagan. Nie wydaje mi się, że to jest historia odpowiednia dla kogoś w twoim wieku. But it is okay for me to see a bloody bug in a bin. No właśnie, w sumie on nie chce nam opowiedzieć jakiejś takiej, wiecie, dziwnej historii, a jednocześnie dla naszego wieku jest odpowiednie to, żebyśmy zobaczyli te worki, które są dziwne. O! Dzwonek dzwoni. Oho, oho. Weź ten nickel and buy yourself a bar of chocolate. I teraz... bo on mi daje po prostu jakieś, wiesz, 10 groszy na przykład. Co ty masz na myśli, że jakby to 10 groszy ci nie starczy? Okej. Będzie ci musiał wystarczyć, albo inaczej cię potnę. czekolada jest bardziej droga. Wiadomo, to tłumaczenie, mówię, nie jest... jakby perfekcyjne, ale bardziej chodzi o to, żebyście zrozumieli sens tej rozmowy. Chociaż patrząc na to, jak ja to przetłumaczyłem, to pewnie nic nie rozumiecie. Dobra, porozmawiaj z właśnie panią na stołówce i da ci czekoladę. No dobra, to oczywiście to zrobimy, także wracamy. Pa, pa. Chyba, że nic... Nie, no muszę wrócić teraz, czyli... wracamy do klasy i Jerome do nas podejdzie, ale akurat się skończy lekcja. Okej, dzieciaki, słyszeliście dzwonek, idziemy do kafeterii na przepyszny posiłek. Dzisiaj będziemy mieli coś obrzydliwego, zresztą jak codziennie mamy coś tutaj obrzydliwego. Dobra, i teraz, hej dzieciaku, tutaj. No i musimy mu powiedzieć, że nie byliśmy w ogóle tam. Znaczy, w sumie nie powiedzieliśmy mu tego, okłamaliśmy go. I teraz, co musimy zrobić? Porozmawiać na pewno z albo Montym, albo kucharką, ponieważ ona ma dla mnie tą dziwną czekoladę, czy cokolwiek to jest. Więc weźmy sobie, porozmawiajmy. Jak się miewasz? Czy chciałbyś jakieś tam jedzonko? Nie. Nie jestem głodny. Czy masz coś innego? Co jest w środku? Nie wiem, czy będę mógł to sprzedać. Dobra, dostaliśmy to dziwne jedzonko. Okej, i teraz powinniśmy iść znowu do Montiego i sprzedać mu to. Przynajmniej na to liczę. I widzicie, pomyliłem się tutaj, bo przecież miałem zapytać o czekoladę i ona mi miała załatwić tą czekoladę. No, więc... 10 dolarów za czekoladę. Ale to jest drogie. No nie ma szansy. Dobra, woźny powiedział, że mogę dostać troszkę taniej. O, musisz być nowym przyjacielem naszego woźnego. On powiedział, że jesteś dobrym dzieciakiem, więc dam ci tą czekoladę właśnie za 5 centów. No dobra, no to weźmiemy to. 5 centów mamy i dzięki wielkie. Mam nadzieję, że czegoś nie spieprzyłem, bo nie kojarzę, że powinienem mieć 11,95. Porozmawiajmy z Montym, może on coś mi teraz ciekawego powie na ten temat. Okej, widziałem, że tutaj się kręcisz, to żarcie jest średnie, więc sprzedajmy mu tą czekoladę. Mamy tą czekoladę i mamy jeszcze wejściówkę, której nie oddałem temu gościowi. Dobra, powinno mi starczyć, 5 dolarów. Uwaga, i jeszcze... Czy za to znaczy, że będzie 5? 5 dolarów, dobra, mamy już kaskę potrzebną. Ej, to było bardzo, bardzo szybkie. O kurde. Dobra, 21,95 i teraz możemy użyć jałek, które mamy i możemy przejść na kolejne zajęcia. Okej, dzieciaki, proszę udać się na świeże powietrze, żebyście mogli stać w bezruchu i kompletnie nic nie robić, jak to robicie przez ostatnie dużo, wiele odcinków. Zobaczcie, oni się nie ruszają kompletnie. Dobra, to teraz. Chwila, czy tutaj karta Monstermonowa jest? O, mamy kartę Monstermonową. I musimy ją, z tego co wiem, podnieść, bo jeżeli nic nie będziemy mieli na te, wiecie, ostatnie zajęcia, gdzie przynosimy po prostu jakąkolwiek rzecz, to wtedy zostaniemy albo odstrzeleni, albo wysłani do dyrektora. Więc musimy mieć cokolwiek i akurat padło na tą kartę. Teraz musimy chyba porozmawiać znowu z Montym. Co mogę zrobić dla ciebie? A nie, w sumie nic tak naprawdę nie muszę. Okej, dobra, to skipnijmy sobie to i uwaga. Uwaga, 23 dolary. To jest chyba rekord kasy, jaki tutaj udało mi się zdobyć. To by było wszystko, więc teraz idziemy na zajęcia. I zostanie jeszcze misja Lili do zrobienia. Mam nadzieję, że każdy się dobrze bawił. Co przynieśliście? Tak, mamy Monster One Card. Musisz być bardziej kreatywny niż to. No więc, ale przynajmniej, wiecie, pokazaliśmy tą rzecz i nie mamy przypału, bo tego się trochę obawiałem.
Więc za $20 on przygotuje mi klucz, którym otworzymy... No właśnie, co otworzymy? Tego się dowiecie w ostatnim albo przedostatnim odcinku, bo nie wiem, czy będę po prostu zdobywał te wszystkie karty Monster Modowe. Jeżeli znajdę chwilę, to po prostu wezmę jakoś, posiedzę. Tylko problem jest taki, że te początkowe karty są bardzo proste do znalezienia, ale im dalej w las, tym naprawdę jest o wiele, wiele, wiele ciężej. Ale postaram się to też zrobić. Do zobaczenia gdzieś tam za jakiś czas. Fajnie było zrobić z tobą biznes. No i proszę bardzo, za $20 udało się odblokować klucz do gabinetu dyrektora. A klucz do gabinetu dyrektora skrywa wiele tajemnic. Znaczy w sumie jedną taką największą tajemnicę, którą poznacie już w kolejnym odcinku, już niedługo. W ogóle bardzo krótki ten odcinek wyszedł, tak teraz sobie sprawdziłem. No ale tak jak mówiłem, chcę robić po jednej misji, więc ile mamy kaski teraz? Mamy 3,45, chyba mi starczy kasa, z tego co wiem powinna mi starczyć, więc na razie zostawiamy to tak jak jest. Mamy pierwszą kartę, ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się już niedługo.